Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Gas Station Simulator i pani nam tutaj doszła na stacji. Pani nam doszła na stacji, to jest kuźwa, no zarąbiście po prostu. No, takie rzeczy to tylko chyba tutaj się dzieją. No dobrze, no ale jak doszła, to co jej będziemy bronić? Proszę Państwa, będziemy, słuchajcie, ogarniali w dniu dzisiejszym przyczepki z pracownikami. W końcu, ale zanim to nastąpi, to zobaczmy, bo to emalia jakaś jest do odbioru. Handel, okej, okay, burza piaskowa, ale to jeżeli chodzi o burzę piaskową, to my domyślnie mamy to wyłączone. Być może eventowo tutaj jakaś będzie, ale tylko po to, żeby pokazać. Natomiast mamy, słuchajcie, odebrać telefon. Podnieśmy tylko tego pana. Ja bym dokonał zamówienia opon, bo niestety, ale... O, dobra. Drogo, ale jeszcze znośnie. 10 zamówię. Pisaki... Kuźwa, to nie staniało. To 5 wezmę tylko. Lusterka samochodowe. O, to staniało, to wezmę dychę. I może... Aha, taśmę... To z 5. Nie wiem, czy to mi się zmieści do tego. O, i olej w miarę dobrej cenie jest, to weźmy tak. I czy to mi się zmieści? No i się zmieściło. Dobrze, idziemy odebrać telefon. A to może jeszcze tutaj obsłużę klienta. Dobra, i ja proponuję, żeby Charlotkę na kasę już wciągnąć. Nie wiem, czy jej płaciłem. Nie. No to teraz ją można już tu śmignąć, nie? Dobra, idziemy odebrać ten telefon. Biegnę, biegnę, no. I will say it straight. I need a favor. Damn it. Guess it's that time of year. Better hide, kiddo. I will call you later. Just one thing. Okay. Clean up the sand piles when the storm is over. Dobra, czyli jednak burza piaskowa będzie. Mamy przetrwać tę burzę piaskową. No trudno się mówi, żyje się dalej. Tam mi dostawa ciśnie, to... Skoczmy ogarnąć temat. I bardzo dobrze, bo to są rzeczy, które są potrzebne, słuchajcie, do tego. Do warsztatu. O, i elegancko. Dobra. Ja bym tutaj troszeczkę może wziął i to... O kurna, jakie to ciężkie jest, ty synu. Posprzątałbym to. Bożeś ty mój. Czy ja mogę coś worem zgarnąć? Mogę. I dobrze, że mogę. Aha, ale tego to już nie mogę, to już będę... Aj, wiecie co, odechciało mi się. To posprzątałem. Dobra, to gdzieś tutaj tego paleciaka wyrzucę, bo... Co to tu się dzieje? Mamy jakiegoś klienta przy paliwie, ale to jak będzie ich dwóch, to wtedy pobiegnę. Swoją drogą, ciekawe, czy jak jest burza piaskowa, to latają samoloty, nie? A tego nie mogę zgarnąć workiem, kuźwa? To rączką muszę, naprawdę, to chyba lekka przesada. Ja wiem, że czekasz, ty ciągle, kuźwa, czekasz. Patafianie. Dobra, zamykamy ten przybytek. Tyle wystarczy. I zalejemy klientów. No, trzeba go obsłużyć. Słuchajcie, nie dało się niestety wyłączyć Joe'ego w ustawieniach. Tych jego rozbić tutaj, okazjonalnych. Więc no niestety z tym też się będę musiał borykać, a jeżeli chodzi o śmieci, to tak samo. Dobra, odnów myjnie. O, no ciekawe, za 1000? Ile my tam mamy? 3300. Ej, trudno się mówi, no. Ej. Dobra, ale klient przy garażu, to za chwilę. Mamy to emalię do odbioru, myjnia, okej, okay, wiadomo. Natomiast zobaczmy ulepszenia. Garaż poziomu trzeciego i magazyn level trzeci.
Pojemność ekwipunku nam się zwiększy. Za 400 myślę, że warto. No dobra. To jeszcze, drodzy państwo, ile my tam mamy? 1900. Cholera, ale przyczepa to będzie kosztowała 1000, tak? Nie. 349. Dobra. Niech i tak będzie. Dobra, kogoś mamy na lądowisku. I zatrudnij pracownika. Kogo my tu mamy? Ricardo. Proszę bardzo. Do czego ty bym mógł... on jest naprawdę całkiem, całkiem. Automat z lodami. Znaczy, ja lodziarza ani lodziary nie chcę zatrudniać za bardzo. Ale tego Ricardo jak najbardziej tak. Więc dobra. Tutaj ta pani Maria to chyba jednak nie. Dobrze, co my tam mamy? Jeszcze ulepszenia, tak? Garaż. Wymiana akumulatora. Za 600? Niekoniecznie w tej chwili. Aha, ale będziemy mogli wtedy myjnię na level drugi zrobić. Dobra, to już niech będzie. Że znowu akumulatory będę musiał zamówić. Ja ci się kręcę. No tak źle i tak niedobrze. No, a, śmietniki. Boże, capi kuźwa, a ten przechodzi obok i się zastanawia. No dobra. Przy paliwie mamy klienta. Jednego. A, i mamy klienta przy myjni. No dobrze, no to... Nie, no, tamten był pierwszy. No. Już, niech będzie moja strata. O, teraz to się dopiero, kurna, zacznie, no, powiem szczerze. A, paliwo muszę zamówić, cholerka. Dostawa, paliwo. I zamów. Dobrze, umyjmy ten pojazd zacny. Umyj do końca samochód. Naprawdę? Kto mi to gówno otworzył? Czekajcie, jak tu się zmienia? O! No tak myślałem. No dobrze, coś jest nie tak z ciśnieniem wody, zamknij myjnię. Ja po to otwierałem? Znajdź wejście, no to wiemy, że to chyba tutaj jest, nie? Nie. Gdzie to kuźwa wejście było? Czekajcie, gdzie to wejście było? Tam było, nie? Bo my potem przechodziliśmy, słuchajcie, przez ten. To jest tutaj. Dobra, wskaż. Kuźwa. Dobra, ciśniemy. Dobra, my już wiemy, co to jest. Za alligator. Zwiedź system kanalizacyjny. Jak długo to jeszcze potrwa? Wiesz co, do ustranej śmierci, aż się nauczysz latać. Kurde, Felek, ty, poważnie? Jak ja mam tu przejść? Czekajcie, może to trzeba zabrać. A, dobra. Ciśniemy dalej. Czy to było tutaj? Aha, drzwi są zamknięte. Znajdź sposób, by je otworzyć. Wytrychem? Nie. Jak to, kurna? O, panie kochany, no powiem szczerze. Dobra. To chyba tak było, nie? Zobaczmy teraz. No dobrze, mamy to. Ogramol się, chłopie. Dobra. O, jest krokodajlek. Dobra, ciśniemy dalej. To nie tu. I hopsa, no. Synu, weźesz się tam. Dobra. I teraz tak, posprzątaj śmieci z pompy. Alligatora weźmiemy tutaj, nakarmimy, sru. Masz. Ale tam ktoś trąbi. A, bo... Czekajcie, dostawa paliwa, dlatego tak trąbią. Takie chłodzki klocki. Zaraz tam ciśnienie wody ruszy, to... Zaraz wyjdę.
Nie widzicie, że karmię pupilka? Dobra, znajdź sposób, by wrócić na powierzchnię. Mamy kartę. Elegancko. Tylko czekajcie, bo my to musimy wrócić na powierzchnię tamtędy. Eś, normalnie mnie wkurzają. Dobra, już. Ale capi. Już otwieram ten zawór, kurde gościu, ty... Dobra, i teraz mamy otworzyć myjnię z powrotem. Okej, okay. Hop. Potankujmy trochę. Co tu się? A to po tej burzy piaskowej, ja cię kręcę. A teraz to kuźwa za to, żeście nie poczekali, to nie wyjadzie ta. No nic, ja potrzebuję trochę paliwka. Do rudego. No i tutaj to samo. Ty, a gdzie rudy jest? Gdzie ja ciula zostawiłem? Czy ktoś pamięta, gdzie... A tam biedny rudasek jest. No dobra. Może on jeszcze ma trochę paliwa, to... To może nie będzie trzeba. No rzeczywiście ma trochę. Trochę to za chwilę będzie po ptokach. Ale musimy tak, usunąć piach z... Tutaj z tego przejazdu, bo przecież nie przejadą mi. No i dodatkowo sprzed garażu, bo to stamtąd też nie wyjadą. No i to będzie w sumie koniec. I co? Ej, chyba jeszcze jeden kurs mnie czeka. Ej. Ja wiem, że na shifcie mógłbym cisnąć, tylko że on się za chwilę będzie zasysał mi tyle paliwa, że szok, nie? Dobra, mamy klienta przy myjni. Tam jeden z naszych pracowników odpoczywa, ale ja wiem, że wy możecie mieć tutaj jakby obiekcje o to, ale on zastąpi potem Charlotte, dlatego on odpoczywa w tej chwili. Dobra, zróbmy jeszcze jeden kurs i odblokujmy stację. Tutaj jeszcze przydałoby się jeden dystrybutor, no tylko... Tylko no właśnie, nie wszystko naraz. 194 dolary mam, nie no, po ciulu. Czy to już będzie koniec? Nie no, poważnie jeszcze muszę jechać? Cholera jasna. Dobra, ciśnij rudy, bo to przecież... No straszna sprawa. Jeszcze jeden kurs. To dobrze w sumie, że tego dystrybutora jeszcze tutaj nie mam, bo to by było problematyczne troszeczkę. Umyte samochody. A, wyzwania tam są, wyzwania. Dobra. Ja, yeah, w końcu ty, na 3 razy. Co za mogiel. Dobrze, wiecie co, poczekajcie chwilę. Weźmy tę panią, tu zalejmy, bo... I hop. Ja jeszcze bym do kanistra troszeczkę wlał. I rudego bym zatankował. A tu jeszcze będzie jeden samochód do zatankowania, to też ogarniemy. No dawaj, dawaj. Dobra, dobra, już nic się nie dzieje.
Generalnie to tak się zastanawiam, drodzy państwo, jak tutaj wygląda sytuacja z tym, z zużyciem paliwa na potrzeby własne, nie? To Rudego tankujemy niby. Cholera, pełny śmietnik. Także tutaj taka ciekawa sprawa, jak to rozliczamy, nie? No dobrze. Jeszcze by trzeba było ogarnąć, słuchajcie, temat. Dobra, pojadę już tam, kuźwa, niech zasysa to paliwo, bo przecież to się zaraz tutaj nie wykaraskam z tego. Ojej, Rudy, co ty robisz, synu? No już. No stój. I... Dobrze, na całe szczęście tutaj było, jak cię mogę. Klient przymyjnie, no trzeba go w końcu obsłużyć, bo przecież za chwilę się wkurzy i mi pojedzie, nie? Dobra, ciśnij, Rudy, ciśnij. O! No i dobra, już. Skończyło się babci sranie. Dobra, ileż można? Dobra, pana władzę można zalać. Ten to niech nie czeka mi tutaj, bo jeszcze się dopatrzy czegoś. Teraz tak, ten syf posprzątamy, przynajmniej na razie, o, w ten sposób. No i dobra, weźmy tu panią, wymyjmy ładnie, car wash. Dobra, ja wiem, jak to się robi, dupę zawracacie. Będzie pani tutaj wypucowana przepięknie. Elegancja Francja, proszę uprzejmie. O, prawie. Ja też się tylko zastanawiam, czy istnieje jakiś sposób, żeby więcej tutaj pracowników mieć, bo to wiadomo. Jeżeli my już mamy tyle tutaj do ogarnięcia, to no wiadomo. O jedynkę może być ciężko. No ja wiem, czego pani chce. O, proszę. Bryznął. Odbierz telefon. Ojej, może niekoniecznie. Ja się boję. Się boję takich telefonów odbierać, bo za każdym razem, kiedy odbieram, to źle to się kończy. Więc to nie wiem, czy gra jest warta świeczki, ale na pewno warte jest posprzątanie tej stacji. I zatankowanie samolotu, bo z tego są pieniądze, dobra. Ale to za chwilę. Najpierw porządek. Kuźwa, no sprzątałem już tu. Proszę mi nie zadeptywać tej świeżo zmiecionej podłogi. Co jest do licha ciężkiego? Dobra, kogo tu zalać? Czy to pan pilot, czy pani pilotka? Bo to ma znaczenie. Pan pilot. A nie chciałeś być zalany? Don Ricardo Rum. Dobra, możemy rum od gościa kupić. Powiedzmy, niech to będzie tam, nie wiem, z 10 sztuk i piweczko on by chciał. W zamian. Poważnie? To co ja wszystko, kuźwa, oddam? No nie godoj ty. Ale, słuchajcie, on opony też. Poważnie takie rzeczy też? Ty, to może ja ci oponami to skuszę, żeby tego nie zabierać, o. Moi drodzy. Patrzcie, jaka sytuacja. Jedna opona za 10 rumów. To ja mogę, powiedzmy, 20 wziąć za dwie opony? Ha! Elegancko. No takie rzeczy, panie, to ja uwielbiam. Dobra! Dobra! Spierdzielajta! No super to było. Bardzo mi się podoba taki biznes. Czy za opony mogę cisnąć, nie ma problemu. To ja więcej zamówię. Co tu się dzieje? A, synu. Weźmy teraz tego. Rozpocznij rozmowę. Gościu, siadaj na kasie. A Charlotte zapłacimy. Totalnie zapomniałem o tym. To teraz tak. Kto mi tu śmiecia wrzucił? Na półce, że śmieci. No. Skład lotniska. Proszę bardzo. Elegancko. 20 rumu.
Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Trzeba dostawę zrobić. Nie ma takiego bata, kuźwa. Dobra, ktoś tutaj stoi? Ja po prostu nie chcę Joe'a mu pomagać ze względu na fakt, iż bo ponieważ on nie umie latać, no. On stwarza zagrożenie w ruchu lotniczym, no. O Jezus, znowu kogoś przy mainie mamy, kuźwa. Nie, ja zamykam te mainie, bo tak to się nie da. Ja nie będę tutaj mył facetów, kuźwa, no. Dobra, to teraz tak, wróćmy do garażu, bo tutaj ten klient, to on już chyba wrósł mi w ten warsztat. Mamy do wymiany koło. Więc ogarnijmy temat. I tam jakieś drzwi do roboty były, takie rzeczy. Co tam było jeszcze? No drzwi, z dwóch stron. Elegancko. Ależ tu jest syf. Może by Charlotkę na sprzątanie dać? Może by się jeszcze tutaj wylewelowała? Można. Trochę chamsko, nie? Ale że dziewczyna z doświadczeniem na kasie, nie? Musi zamiatać. Ale no, przepraszam bardzo, no w sklepie to też trzeba dbać o czystość, tak? Wiecie co? Kuźwa, to nie jest zły pomysł. Bierzmy ją. Rozpocznij rozmowę i lista zadań posprzątaj na stacji. Przynajmniej te opony ogarnie, to ten cały ten chlew. Mam nadzieję przynajmniej. Dobra. Place all. Tutaj co my tam jeszcze mamy? O, kredeczki elegancko. Lustereczka. Czemu to jest takie poprzestawiane? Doszło mi tu chyba coś. No dobra, niech będzie. A, i akumulatory miałem zamówić. No dobrze, no to ile my tam mamy? 1000? Oj, oj, oj. Dwóch klientów czeka? To za chwilę. Części, oponki. Jeszcze zamówię, póki są. Bo to wiecie, opony na handel, nie? Dalej, akumulator. Dobra, olej może. O, ten olej to też może być całkiem niezły towar do... Słuchajcie, do handlu, nie? Aha, niewystarczające środki. A ile ja mam właściwie? 1163. Dobra, to troszeczkę zmienimy. O tak. Może być? Może być. Dobra, proszę Państwa. Wielkie dzięki za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze, należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.